Choroby i czynniki wpływające na zniknięcie pszczół. Dzisiaj przeanalizujemy, jakie choroby i jakie czynniki mogą wpłynąć na brak pszczół w ulu jesienią i wczesną wiosną. Te potwierdzone w Polsce i na świecie oraz te niepotwierdzone. Zacznijmy od teorii, które nie mają potwierdzenia w badaniach, czyli zanieczyszczenie powietrza, przede wszystkim metale ciężkie, telefonia komórkowa, maszty GSM, linie energetyczne. Długotrwałe oddziaływanie tych czynników ma wpływ na organizm ludzki, na organizm pszczoły, jednak nie potwierdzono, żeby te czynniki miały istotny wpływ na zniknięcie pszczół. CCD, czyli Colony Collapse Disorder, czyli syndrom znikających pszczół, jest poważna naukowa nazwa. Są skutki, czyli znikające pszczoły, jednak nie przypisano temu zjawisku żadnych konkretnych przyczyn, bo długa lista czynników, czyli obniżenie odporności pszczół, inwazja warozy, zatrucie pestycydami, czynniki stresogenne, wirus izraelskiego paraliżu pszczół, kaszmirski wirus paraliżu pszczół. Są to czynniki, które doprowadzają do upadku, ale czy to, że to nazywa się CCD, czyli CCD, czy jak to tam zwał, tak zwał, coś nam więcej pomoże? Wszystkie powodują upadek rodziny pszczelej. Ale to, że to się nazywa CCD, nic nie zmienia. Więc przejdźmy do potwierdzonych teorii i przyczyn. Pierwsza nie dotyczy naszego kraju. W 2008 roku etnomolog John Hafernick rozpoznał muszki z gatunku Apocephalus borealis, które siadają na odwłoku pszczoły, nakłuwają ją i w odwłoku składają jaja. Kiedy larwy muszki rozwijają się i po tygodniu pszczoły w nocy opuszczają ul i jak ćmy kierują się w stronę jasnego światła, tam giną, a z ciała pszczół, z okolic odwłoku i głowy wychodzi 12 larw. Jednak do tej pory nie udowodniono, czy takie zjawisko może przyczynić się do znikania całych rodzin pszczelich. No ale wróćmy na nasze podwórko. Pusty ul jesienią lub wczesną wiosną. Powody. Podstawowe wirusy i choroby przenoszone podczas inwazji varroa. Zdiagnozowano 17 przenoszonych przez warozę, jednak 6 jest najpopularniejszych występujących w naszych pasiekach, a najczęściej to wirus zdeformowanych skrzydełek, chroniczny paraliż pszczół bądź choroba czarnych mateczników. Inwazja warozy również powoduje osłabienie pszczół i podatność na inne choroby, co wpływa bardzo mocno na długość życia pszczoły zimowej. Waroza żywi się ciałkiem tłuszczowym i hemolimfą, więc pszczole brakuje zapasu tłuszczu w ciele, a dodatkowo pobierana jest krew, hemolimfa, krew, co powoduje bardzo, bardzo duże osłabienie. Oczywiście to wszystko wiemy, ale dlaczego pszczół nie ma w ulu w momencie, kiedy do niego zaglądamy, bądź jesienią, bądź wczesną wiosną? Po pierwsze, osłabiona pszczoła żyje krócej, więc późnym latem i jesienią, gdy temperatura pozwala, osłabione pszczoły pełzają po pasiece i giną nawet do kilkudziesięciu metrów od pasieczyska. Po drugie, Nosema cerane. Pszczoła ginie od 8 dni od momentu infekcji, od momentu zakażenia, a jej śmierć następuje podczas lotu, w momencie wypróżniania, więc nie ma martwej pszczoły w ulu i śladów po infekcji. To samo zimą. Zakażone pszczoły potrafią wypryskiwać z ula. Możecie powiedzieć, że wszystko trzyma się kupy, ale co się stało z matką? Bo bywa tak, że owszem, brakuje martwych pszczół w ulu, ale gdzieś na którymś plastrze została sama matka i jej świta. Ale bywa i tak, że w ulu mamy tylko ramki z pokarmem, pierzgą, martwy czerw, a matki ani pszczół nie ma. No są na to dwa wytłumaczenia. Pierwsze to, że matka jest nosicielem i zainfekowanym organizmem, który ginie, gdy jeszcze pszczoły są w ulu. Pszczoły starają się
bądź nie, pociągnąć mateczniki ratunkowe, a matkę, jak zwykle w takich przypadkach, wynoszą przed ul. Jednak wszystko dzieje się tak szybko, że i tak wszystkie pszczoły opuszczają ul, pełzając. Jednak jest też druga potwierdzona teoria. Rasy i linie pszczół oprócz kaukaskiej i naszej rodzimej AMM, Apis mellifera mellifera, mają sporą domieszkę genów pszczół południowych, gdzie zimy są lekkie, a pożytek spotykany jest niemal całorocznie. I niestety gen południowca powoduje, że w zainfekowanym ulu, gdzie patogeny są nie do zwalczenia, pszczoła z temperamentem południowym wychodzi w celu zorganizowania sobie nowego miejsca do życia. Jednak nasz klimat i nasze warunki pogodowe, temperaturowe nie pozwolą w późnym okresie na rozwój i zgromadzenie zapasów. Jeszcze kilkanaście lat temu późna rójka była oznaką głodu, jednak teraz to częściej oznaka patogenów w ulu. Myślę, że na tą chwilę tyle, tak w skrócie. Ale jeszcze jedno. Jak sprawdzić, co było przyczyną zniknięcia rodzin, skoro brakuje osypu do zbadania? Znam kilka dużych pasiek, które prewencyjnie w okresie późnego lata mrożą próbki pszczół z każdej rodziny pszczelej, gdy jeszcze nie ma objawów, a pszczoły są w ulu. I po fakcie są w stanie zdiagnozować przyczynę. Ale czy to przyjmie się masowo w pasiekach? Wszystkich pasiekach? Oby. Dzięki. Na razie.